To jest raport w Superstacji. Zgodnie z zapowiedzią Janusz Korwin-Mikke, europoseł Partia Korwin, moim państwa gościem. Witam serdecznie, panie pośle. Witam państwa. W Polsce potrzebny jest ktoś, kto zaprowadzi porządek. Kto to ma być? Najwyższa pora. No, powinno zrobić wojsko, bo ono ma interes, żeby państwo jakoś działało. Powiedzmy sobie jasno, manifestacje na ulicach niczego nie zmienią. Jeszcze nigdy prawdziwość zdania logiczna nie zależy od tego, od ilości manifestantów. Mówimy o państwie prawa, a nie o demokracji, bo tutaj rzecz zbywająca, tam siedzi kod, prawda, czyli oni się boją demokracji, a tutaj przecież to PiS jest demokratyczne, to PiS z większością głosów uważa, że demokracja ma rządzić, a prawa ma nie istnieć. Panie pośle, żeby było jasne, to jest taka retoryka, czy pan faktycznie tak myśli? Wojsko powinno wyjść na ulicę, zrobić porządek? Oczywiście, że tak. Zawsze byłem zwolennikiem działania zdecydowanego. Bo tak to się może ślimaczyć i skończy się wojną domową. Bo to... No dobrze, no ale w tym kraju już mieliśmy stan wojenny. No mieliśmy i niestety pan generał Jaruzelski nie zrobił tego, co generał Pinochet w Chile, czyli nie rozwiązał żadnych problemów. Potem po kilku latach dopiero wprowadził reformę Wilczka, a potem nie wiadomo dlaczego ustąpił, prawda? Więc to są osobny temat. Panie pośle, 26 lat demokracji, po 26 latach wolnej Polski znowu wojsko na ulicach? Ale... Nie mamy żadnej wolnej Polski. Ja pod przymusem muszę się ubezpieczyć, pod przymusem muszę zapinać pasy w własnym samochodzie, pod przymusem nawet mi kontrolują jakość oscypków, pod tym początkiem muszę chodzić do szkoły, czy nie chcę. Żadna wolna Polska. Żyjemy w sobie niewolniczym. No może nie aż tak liberalne, jakby niektórzy chcieli. Nie, no w ogóle jest niewolnicza, jeżeli nie wolno mieć broni. No różnica między człowiekiem wolnym a niewolnikiem jest taka, że człowiek wolny może mieć broń, a nie... A no podatki nie. Też trzeba płacić. No podatki, ale mówimy tutaj trochę o innej sytuacji. Płacić, no. Ale dlaczego idiotyczne podatki? Nie? Panie pośle, no to wracając do tej decyzji rządu, nie opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No jedynym sposobem wyjścia z tego jest, że rząd powie, że no ma 7 dni na opublikowanie i jak nie minie 7 dni, to weźmie i opublikuje. No bo nie ma innego wyjścia. Albo wyrok sądu jest ważny, albo jest nieważny. No, nie ma kompromisu. No a to, co mówią rządzący, że nikt nie stoi ponad prawem, nawet prezes Trybunału Konstytucyjnego. No ale niestety prawo w Polsce, co to jest zgodne z prawem, o tym decyduje Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. I aczkolwiek władza nie może tego przeboleć. Nie, no nie, władza nie może tego przeboleć, bo w Konstytucji jest napisane, że Polska jest demokratycznym państwem prawa i tam jeszcze jest to sprawiedliwość społeczna, pomijmy to na razie, prawda? I albo mamy demokrację, albo mamy państwo prawa. Jeżeli mamy demokrację, no to mając większość możemy robić wszystko. Ale ja nie chcę, żeby rząd mógł ze mną zrobić wszystko. Dlatego po to jest prawo i ja chcę żyć w państwie prawa, a nie w demokracji. No i teraz się w Konstytucji tak było zapisane, bo tam chcieli, żeby wszyscy tam zagłosowali. I demokraci, i prawica, i socjaliści, prawda? Tak było napisane w Konstytucji. Ale jak się nie zapisze jasno, jasne prawa czynią przyjaciół. W Konstytucji jest napisane bardzo niejasno. I co więcej, tam ktoś mówił, że profesor Rzepliński tłumaczył Kwaśniewskiemu, kiedyś tą konstytucję robiono, że to właśnie na umyśle ma być tak niejasno, niejasno, żeby tam można było rozmaicie interpretować. No teraz są tego skutki. Jak się nie Panie napisze pośle. Jasno, to niestety, bo takie są skutki. Panie pośle, załóżmy, że pański scenariusz jest realizowany. Wojsko wychodzi na ulicę. Rozumiem, że dochodzi do zamachu stanu. Generał przejmuje władzę w Polsce. Tak. Rząd wraz z panią premier zostają aresztowani. I opozycja też przy okazji, oczywiście. A dlaczego opozycja nie? Wszyscy... Europosłowie też? To też jak będzie trzeba. Trudno. Gdzie pan siedzi w razie czego? Ja mam akurat immunitet parlamentarny, ale to mi nie to chodzi. Nie, wie pan, wojsko ale wychodzi. Ja mogę, Ja mogę pójść siedzieć. Ja się nie przerażę, byłem internowany pół roku, mogę sobie jeszcze posiedzieć. Nic się nie dzieje. Chodzi tylko o to. Żeby wreszcie zapanował rozsądek, a nie zacieśniane koguty dwóch stron, które tam się... No ja to doskonale dzieją. Rozumiem, no ale wie pan, z jednej strony scenariusz rozumiem egipski i w taki sposób to realizujemy. Ja myślę o chilijskim, tylko u nas by nie było 1500 ofiar, tam było 1500 ofiar, to nie to, co w Polsce zginęło przypadkiem 6 górników, prawda? Tam zginęło w Chile 1500 ludzi, a niektórzy mówią nawet więcej, nie? Ale tam coś zrobiono. W Chile na półkach był ocet, a w 2 lata potem Chile było już najbogatszym państwem Ameryki Łacińskiej, prawda? Bo zaprowadzono chłopców z Chicago, prawda? Przez byli normalną ekonomię i zaczęło to działać. Okej, panie pośle, no ale z drugiej strony patrząc na to, jak wyglądają, po pierwsze, sondaże. Nie wiem, jaką wagę pan przywiązuje do sondaży, ale jeżeli sondaże pokazują, że jest Prawo i Sprawiedliwość, potem jest przepaść i to gigantyczna przepaść, potem jest gdzieś tam Platforma Obywatelska i Nowoczesna. To znaczy, że Polakom się podoba, ale Prawo bo ocet nie ma na półkach, bo jest 500 zł na dziecko. Prawo i Sprawiedliwość ma 30 parę procent. Czyli nie większość za sobą i tylko połowy tych, którzy idą do demokracji. Kto ma 30, to ma więcej niż ten, kto ma 28. Oczywiście, no. Także, ale proszę pana, jeszcze raz powtarzam. Prawdziwość zdania i słuszność nie zależą od ilości głosów. Można mieć 80% głosów w wyborach, a nie mieć racji. Otóż
Otóż nie, niestety tu się kierujemy prawem i ja chcę być pod opieką prawa. Bo jak jest prawo, ja znam to prawo, wtedy wiem, co mi wolno i co mi grozi, prawda? Mogę prawo przekroczyć, ale wiem, co mi za to grozi. Natomiast jak nie ma w ogóle prawa, jak ktoś powie, że to prawo nie obowiązuje, no to ja nie wiem, w jakim świecie żyję, prawda? Nie wiem, co mi grozi. Wie pan, ja też się zastanawiam, w jakim świecie żyję, bo z jednej strony słyszę pańską wypowiedź. Słyszę dzisiaj Grzegorza Schetynę, który mówi, ostatecznym rozwiązaniem jest polski Majdan. Więc zastanawiam się, na ile politycy chcą podburzyć obywateli, na ile jest to wszystko realne? I właśnie dokładnie odwrotnie. I właśnie dlatego Grzegorz Schetyna powinien być internowany, razem zresztą z Jarosławem Kaczyńskim, prawda? Niech się kłócą w celi więziennej. Wojsko powinno obydwu wsadzić do internatu i tam w kulturalnych warunkach, prawda, w Arłamowie czy gdzieś tam, niech się dyskutują. A w Polsce ma być rządzone normalnie. Wie pan, no, tylko że ja wolałbym pójść na kawę niż w kamasze, no i to jest ten problem. Ale niech pan nie każe iść w kamasze. Ludność z wielką radością powita w sezonie. Kategoria A. Jak przyjdzie armia i zacznie wcielać, to będę musiał wrócić do WKU. Zapewniam pana, że nie potrzeba więcej niż wojska zawodowego, ponieważ ludność wsadzenie do kryminałów polityków powita z ogromną radością. to można by jeszcze jakieś kary wprowadzić takie... Nie chodzi o kary. Chodzi po prostu wie o to. Pan, jak się tak przetrzepie czasami, to... tak, ale tutaj nie róbmy berezy kartuskiej, prawda, albo jasne, czegoś takiego. Bez sensu. Wystarczy internować. Generał Rzecki internował. Nikogo tam przecież nie zabił, prawda? Wszyscy siedzieli, dyskutowali sobie w tych celach. A co pan myśli, jak, no nie wiem, czy tak to można określić, że pół Europy zastanawia się nad jakością demokracji w Polsce. Dzisiaj Komisja Wenecka, za chwilę Komisja Europejska mówią, że będą liczyć każdego eurocenta, którego dostaliśmy z dotacji. Jeszcze w tej chwili się nic nie dzieje, ale jeszcze nic się nie dzieje, ale za dzień, dwa rzeczywiście, w przyszłym tygodniu, jeżeli to się nie rozwiąże do poniedziałku, to w poniedziałek ruszy fala interesowania się Polską. I co wtedy? No wtedy wyjdziemy głupio, bo to nie tylko, że w Europie. Unię Europejską to ja mam w nosie, bo ja siedzę w tym Unii, wiem, co to jest warte. No. To nie jest nic warte. Unia Europejska nie ma żadnej dywizji, prawda? Skolko dywizji u rzymskiego popa pytał Stalin, prawda? Ile dywizji ma papież w Rzymie, nie? Więc to nie ma żadnej. Natomiast jest gorzej, bo PiS zadarł z Niemcami, zadarł z Rosją, nawiasem mówiąc, powodując sojusz niemiecko-rosyjski przeciwko Polsce, bo to jest efekt działania Lecha Kaczyńskiego, prawda? To Lech Kaczyński powodował sojusz niemiecko-rosyjski, atakując naraz Niemcy i Rosję, ale oprócz tego zadarł teraz Ameryką, bo w Ameryce, pomijając, że tam jest lewica u władzy w tej chwili, a nawet gdyby była prawica, to nikt w Ameryce nie zniesie, że w Polsce się lekceważy wyrok Sądu Najwyższego, prawda? Czegoś takiego na świecie chyba jeszcze nie było. Na świecie nie było. Widziałem pański wpis, że w Stanach Zjednoczonych coś takiego jest nie do pomyślenia. Ale to nie do pomyślenia. W Stanach Zjednoczonych był taki moment, kiedy był New Deal. I wtedy Roosevelt zagroził Sądowi Najwyższemu, że nie może go zmienić, ale może zwiększyć ilość sędziów Sądu Najwyższego zgodnie z Konstytucją. I wtedy dostawił, i sędziowie się poddali i zatwierdzili mu. Nie, więc PiS podał czegoś takiego, ale bardzo nieudolnie. I niestety muszę powiedzieć, ja panu powiem, no, gdyby Jarosław Kaczyński miał jaja, to by po prostu sam zrobił zamach stanu i ogłosił posłanie IV Rzeczypospolitej. No, on by to zrobił. I wtedy byłoby przynajmniej jasne, jaka obowiązuje konstytucja, nowa konstytucja, jaka, śmaka, prawda? Byłoby jasne. Jakiś Sąd Najwyższy by powołał zamiast sąd tego Trybunału Konstytucyjnego. On źle działa, ten Trybunał się zgadzał całkowicie. Prawda? Tylko ja nie wiem, czy lepsze dla Polski jest ta różowa, obrzydliwa maść, czy brunatna, prawda? Ta sytuacja to jest inna para kolorzy. Ale to byłoby zrobić. Natomiast ci Kaczyński ma jaja, no nie ma dzieci, więc nie może tego sprawić. Janusz Korwin-Mikke, europoseł. Też nie wiem. Ja mam 8 dzieci. Ja mam 1. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Trochę pan europoseł mnie wybił z rytmu.